Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Rozmów Spekulowanych. Witam Państwa Łukasz Warden. Dzień dobry. Daniel Kostecki. Dzień dobry. Oraz macie Leściosz, cała trójka z CMC Markets. Zaczynamy aż od naszego licznika, który nam liczy czas od recesji. Dziś mamy 5587 dzień od zakończenia recesji poprzedniej, nie licząc pandemii, i potencjalnie 17 dni przed szczytem szczytów, jak to Daniel przed chwilą określił. Przed wejściem na antenę zobaczymy, czy nam ten licznik się sprawdzi. 17 dni to niedużo, a my jesteśmy w wątku, przynajmniej od tego zaczynamy. Świat w różnych okularach, ale zaczynamy nie od Stanów Zjednoczonych, chociaż pewnie o nich też sobie chwilę dzisiaj porozmawiamy, ale zaczynamy od Polski. Tutaj mówiliśmy w przeszłości wielokrotnie w kontekście choćby polskiego złotego, który jest bardzo mocny, jak to jest sytuacja niekorzystna dla eksporterów, ale mamy drugą. Drugą stronę medalu. Eksport y, polski ma się dobrze, rośnie na tle y, innych krajów, y, coraz większy udział w globalnym eksporcie. Jeżeli byśmy sobie patrzyli na wykres, to y, Polska, Czechy. Czyli tutaj nasz region radzi sobie bardzo dobrze pod względem zwiększania udziału w globalnym eksporcie, a nasi sąsiedzi, już zachodni, Niemcy, czy idąc dalej jeszcze na zachód, Francja, tutaj coraz słabiej tamten eksport globalny, udział w globalnym eksporcie jest coraz mniejszy. Także no to jest przynajmniej pozytyw, biorąc pod uwagę istotę tego eksportu. Nie, no Duży pozytyw, ale też w sumie zaskoczenie, no bo biorąc pod uwagę. Jak mocno rosną koszty funkcjonowania w, w Polsce, w tym koszty pracy, no, że i jeszcze do tego mocny złoty, i my jesteśmy w stanie cały czas zwiększać te wolumeny, no to jest, mówiąc szczerze, dość, dość ciekawe. No, no, chyba, że po prostu. Przez te kwestie inflacyjne w ostatnich latach również i też w zachodniej Europie, tak te koszty po prostu poszły, że relatywnie, pomimo że ta różnica między nami a Europą Zachodnią się zmniejsza, to i tak chyba cały czas bardziej agresywnie jesteśmy atrakcyjni, no bo jakiś tutaj unikalnych produktów, to mówiąc szczerze, na skalę globalną to ja nie widzę cały czas. Tak, jakieś komponenty, fabryki przede wszystkim też części samochodowe, no bo z tego to my słyniemy, jeżeli chodzi o strukturę w ogóle eksportu, co my eksportujemy. Ale kraje też się trochę dywersyfikują, no bo wiadomo, że jaka jest koniunktura w strefie euro, że ona jest słabsza niż myślano, że będzie, ale my też eksportujemy chociażby do, do Stanów Zjednoczonych, więc te, ta struktura trochę się zaczyna zmieniać, jakby też eksporterzy konkurują o inne rynki, i to jest akurat no, bardzo, bardzo pozytywne. A w tym środowisku kursu walutowego, właśnie kosztów, ta efektywność tych podmiotów. Też no, powinna zgodnie z teorią rosnąć. Oczywiście ci, którzy nawet się zabezpieczyli przed zmianą kursu walutowego, też w ogóle są wygrani w tym momencie, i mogą zwiększać swój udział w rynku kosztem tych, którzy na przykład mają jakieś kłopoty. Niemniej no, jakby to jest jakieś tam światełko w tunelu tego wzrostu eksportu na tle, jakby w udziale globalnego, no oczywiście przestrzeni do... jest jeszcze dużo do tego, żeby przeskoczyć Francję czy, czy Niemcy, no ale jak idziemy w dobrym kierunku, no i idźmy w tym, w tym kierunku, w tę stronę, i zobaczymy też, jakie będą kolejne inwestycje, no bo o jednej też sobie powiemy dzisiaj na koniec, która miała dojść do skutku, ale nie dojdzie, ale to nie z naszej winy. Natomiast zobaczymy, jak, jak inne inwestycje z czasem będą się pojawiać w Polsce. Tak, patrząc na to, jak wygląda od roku 90 do dziś wykres właśnie w. T Ta tendencja utrzymująca się wzrostowa samego eksportu, no to aż się przykrobi, że nie wygląda tak WIG-20, <laughs> który tutaj jakiś, w jakiś sposób też z tym eksportem jest powiązany ogólnie. W też struktura spółek, które są notowane w szerokim WIGU, no Tutaj WIG-20 być może mniej ma tych eksporterów, właśnie niż, niż patrząc szerzej spółki z MWIG-u czy SWIG-u. Natomiast no, wig 20 daleko do ATH, dlatego w tym wątku o tym nie powiemy, ale w tym wątku powiemy sobie o choćby złocie. I od tego zacznijmy, bo mamy indeks, ale do tego przejdziemy zaraz, ale złoto również na ATH. Wiem, że to złoto można by spokojnie wrzucić też w wątek negatywny. W momencie, kiedy złoto jest na swoich szczytach, no to znaczy, że rynek się może czegoś obawiać, dochodzi do dywersyfikacji. To też wynika z tego, że ucieka właśnie z innych, innych aktywów ten kapitał. No, Niemniej na pewno wiadomość pozytywna dla posiadaczy tego złota, i to kolejne sesje w ostatnim czasie pokazują, że nowe szczyty są pokonywane. No i Dziś zresztą kolejny raz we wtorek to nowe ATH się pojawiło. No i dlatego jest w wątku optymistyczny, bo nie dzieje się nic pesymistycznego. A złoto robi nowe szczyty, co oczywiście też gdzieś tam wzbudza jakieś podejrzenia, co tutaj takiego się dzieje, że czemu złoto drożeje, skoro się nic złego nie dzieje. Nie ma być żadnej recesji, nie jakby konflikty, które są, no to są, ale no nie eskalują powiedzmy na tyle, żeby nagle złoto kupować. Więc skąd złoto ma tak piękną stopę zwrotu? No i tutaj oczywiście idziemy znowu do banków centralnych i do Chin, gdzie ta gorączka złota wydaje się być największa i to jest głównie też ten popyt, który ma miejsce na rynku złota. No i poniekąd też oczywiście spadek rentowności obligacji, taniejący dolar amerykański, który, ale też zauważmy, że tylko tu jest widoczny, że na przykład srebro, no ok, też odbiło, ale to nie jest. Tego typu ruch na innych metalach też słabo, więc to jest, czy na w ogóle surowcach, tak? czy ropa naftowa, która przecież zanurkowała niesamowicie. Że jakby te czynniki, które mogłyby wspierać typu właśnie niższe rentowności, oczekiwania na cięcie zdó, no to przecież ożywienie gospodarcze, no to co ta ropa tak dołuje, słabszy dolar, no to, co ropa dołuje. I jakby mamy tylko tego, to jedno złoto, które tak się wyróżnia. No i oczywiście to też jest pozytywne, dlatego że jeżeli ktoś ma coś mieć, no to przecież nikt tam ropy w piwnicy nie trzyma, ale złoto już może trzymać. I skala struktura jakby posiadanych oszczędności, no to myślę, że złoto jest gdzieś tam jednym z. W Polsce, nawet oprócz obligacji, oczywiście, i gotówki, no to mamy też prawdopodobnie duży, duży, dużą radość posiadaczy fizycznego złota. No już pomijam tam spready, że nawet jakbyście się to sprzedać, to nie będzie już tak kolorowo, ale generalnie na rynku no, apetyt na, na złoty kruszec jest ogromny, jak widać. No, WIG20 nie jest naszym towarem eksportowym, zdecydowanie, ale no właśnie, złoto jest importowym. No. Natomiast w tych, w tych złotych jeszcze cały czas nie udało się przekroczyć poziomu 10 tysięcy. E, mimo wszystko, 21,5% jest stopa zwrotu od 1 stycznia złota w złotych. No jest to imponujące, biorąc pod uwagę, że właśnie jest spokojnie, oczywiście w miarę e, geopolitycznie. E, natomiast no ten szczyt wojenny został przebity. Więc, może w porównaniu do zwykłego utrzymywania na lokacie to cały czas jest gorsza inwestycja, ale jesteśmy powyżej tego szczytu wojennego, znacznie, znacznie na, na, na złocie, więc no na te 10 tysięcy jest, jest szansa. No właśnie, dużo z tych osób, które to fi złoto fizyczne nabyło nie, wskutek obaw, właśnie zabezpieczenia kapitału, to jak nazywałeś złoto wojenne. No to do dziś je przetrzymuje w dużej mierze. Na pewno, Więc na pewno. Faktycznie ci są wygrane. A co do srebra. No myślę, że taka tendencja, która towarzyszyła zresztą tej, tej relacji złota do srebra w poprzednich takich zrywach złota, no, teoretycznie może się powtórzyć, przy czym no tutaj na pewno ciąży kwestia chińska. Jednak te poprzednie, jeżeli patrzymy na właśnie zrywy, czyli to takie gonienie cen srebra, czy cen złota srebrem, zdarzało się nieco lepszym otoczeniu dla Chin. No tutaj jako metal przemysłowy tak, chyba to też trzeba pół, dość mocno, pół na pół. nawet przewaga jest w mhm. zasadzie wykorzystania. Przy tym momencie, kiedy to złoto już jest drogie, a w tym momencie no, historycznie jest drogie, no tutaj droga może być jeszcze oczywiście daleka do y, kolejnych szczytów, no ale patrząc historycznie, no jesteśmy na szczytach, więc y, na pewno tanie nie jest, y, to może też dodatkowo zwiększać ten popyt też ze strony takiej czysto inwestycyjnej właśnie, jako tego, y, nazwijmy, biedniejszego brata. No, i jeszcze kwestia to tydzień temu tutaj spotykaliśmy się z profesorem Borowskim odnośnie złota. Też wspominał ten ważny aspekt w kontekście nadchodzącej jesieni, czy każdej jesieni, okres ślubów w Indiach, gdzie ze strony tamtejszej rośnie popyt na też złoto fizyczne, na biżuterię. No, więc to też taki dobry moment, który sprzyja temu, co się dzieje. Na no, jutro Fed. Też no tak. pewnie pod to częściowo. Od strony makro, jakby wszystko tutaj jest poukładane, ok. To znowu jakby chodzi o, o też o pewnie o dynamiki, no bo ta dynamika wzrostu ceny złota jest spora, jakby nie patrzeć. Ona dużo chłonie po prostu też do dostępnego kapitału, bo tam wiele wykresów się pojawia, że podaż pieniądza M2 rośnie i tak dalej. No i kiedy to krypto odpali. No ale to nie ta podaż do końca, no bo to są głównie oszczędności, które są budowane właśnie, odbudowywane po, po pandemii, po szokach inflacyjnych gospodarstw domowych i między innymi prawdopodobnie te oszczędności plus ten chiński zastrzyk idą właśnie tu, bo w Chinach giełda słabo, nieruchomości no to wiadomo, koniec. Jedyne co tam rośnie to obligacje i złoto. To tylko te dwie rzeczy rosną w Chinach, no ale prawdopodobnie chińskich obligacji obywatele Chin to tak może trochę mniej, a złoto to złoto. Więc chyba, chyba to też z tego wynika. No Jest też węższy rynek, na pewno. Tutaj ta, to nie jest taka kapitalizacja. Ta podaż jest, no jest cały czas, ale jest jakoś tam względnie ograniczona w stosunku do tych pieniędzy, które są na rynku. Nawet jeżeli przez sytuację w Japonii. Ich tych środków jest mniej, no, ale też też wiemy, że żyjemy w takich czasach, jednak jest rynek i spekulanci są gorąco nastawieni do wszystkiego, co się rusza. Jeżeli takie aktywo przechodzi w coraz to bardziej agresywny trend wzrostowy, to oni się będą dołączać bez dwóch zdań. I wielu, których nie było na tym rynku, Albo nie było, mieli jakąś pauzę przez dłuższy czas, to, to będą dołączać się. Więc no, na takie jedno aktywo jak złoto, to pieniędzy na pewno jest wystarczające. Tak samo jak wystarczająco byłoby na przykład na bitcoina. Mhm. Bo problem jest teraz, żeby na wszystko wystarczyło, to pewnie tego już brakuje ale na takie właśnie jakieś miejsca, jak na przykład złoto dla spekulacji, to, to jest szansa. Dlatego, dlatego prawdopodobnie za jakiś czas złoto trafi na koniec naszej dyskusji, dlatego że te pozycje, o których też wspomniałem, spekulacyjne, według raportów content of Traders, one już tam naprawdę mhm. zaczynają się budować, co oczywiście z czasem trafi do sekcji Most Crowded Trades, a jak już tam trafi, to oznacza, że jak tylko ktoś kliknie guzik z jakiegoś powodu, no to się posypie. Nie rozwijając wątku 100% bo do tego sobie jeszcze dzisiaj przejdziemy, ale właśnie pytanie, czy ten przycisk nie zostanie dość szybko naciśnięty w momencie, kiedy te plotki, które są w tym momencie kupowane, staną się faktami, nastąpi wyprzedaż faktów, bo to ewidentnie ten kapitał spekulacyjny tutaj napływa też pod kątem ważnego tygodnia z perspektywy dolara, rentowności obligacji i co wszystkiego, właśnie co jest po tej drugiej stronie barykady, jeżeli chodzi o Oceny złota, więc może taki scenariusz też teoretycznie się bardzo szybko ziścić. Oczywiście to jeszcze nie będzie takie definitywne, końcowe naciśnięcie przycisku off tak, i wyłączenie złota, ale częściowe wyłączenie tej spekulacji, która tutaj ma miejsce, bo takie wzrosty, jak te ostatnie dni mamy, no, sugerują, że jednak ta spekulacja, ten kapitał spekulacyjny też odgrywa istotną rolę. No, na pewno jeden z tych elementów no to są to rentowności, ale te też nie mogą bez recesji o deflacji spadać w piach, mm -hmm. no bo gdzieś jest jakiś poziom sensowny, ale o tym pewnie za chwilę. Jeszcze, no jeszcze, jeszcze, jeszcze euro-dolar, bo jest trochę znowu zapasu, bo jeżeli z tego 1,12 to była tylko mocna korekta i gdzieś tam w stronę 1,13 idziemy, no to, no to jeszcze 1,5% teraz jest, więc to też, jeżeli tak się stanie, oczywiście, no to wesprze dodatkowo. Już nie mówmy nawet o kursie, ale tą spekulację, bo to będzie dodatkowy argument. Ale spekulacja ma się dobrze, o tym świadczą już z kolei nie złoto, ale indeksy amerykańskie Dow Jones na historycznych maksimach. S&P 500 niecałe 0.5% od swoich historycznych maksimów. Trochę słabiej na Nasdaq, bo tam 6%, ale to zostało niedawno osiągnięte i no tutaj jednak tak jak w S&P 500 oczywiście waga tych głównych big techów odgrywa rolę, ale w przypadku Nasdaq większą. No najsłabiej jednak Russell, czyli indeks spółek mniejszych, który Miał radzić sobie lepiej w tym roku, a jak widać cały czas to jednak spółki technologiczne napędzają rynek. Tam jest odległe jeszcze 11% od ATH. Natomiast to, co się potencjalnie wydarzy potencjalnie, z niemalże pewnością, czyli obniżki 100% już jutro i potem dalsza ścieżka, zobaczymy, z jaką dynamiką. No to jest też szkolny czynnik, który powinien akurat tym mniejszym spółkom też sprzyjać, więc. Patrząc całościowo, mamy sytuację pozytywną. Może jeszcze pozostanę Stany wyjdźmy, no bo DAX miał swoje ATH, mówiliśmy o tym niedawno, no, potem korekta, ale teraz znowu po tej korekcie wrócił na ścieżkę wzrostową 1,5% mamy od szczytów. Z, z tym raselem to bym zwrócił uwagę na to, że jeżeli nawet dzisiaj zakończyłoby się tą mocną sesją wzrostową, taką zdecydowaną, no to My wrócimy gdzieś do tych poziomów konsolidacji, gdy była ta wielka mowa o, o wie, wielka mowa o wielkiej rotacji właśnie. I tu ja, ja się po prostu obawiałem, że to nie była żadna rotacja, tylko po prostu pułapka na inwestorów i no po, tym, po tej wyprzedaży na początku sierpnia to jak najbardziej można było tak myśleć, ale jeżeli udałoby się wrócić znowu do tamtych rejonów, no to może się okazać, że faktycznie coś w tej rotacji pod obniżki stóp procentowych jest i, i, i to, to mogłoby oznaczać, że mniej zaczęlibyśmy się i mniej spekulanci inwestorzy zaczęliby się przejmować tym, co się dzieje na Nasdaqu, a bardziej na właśnie SP i na Russellu. Może dojść do, do takiej sytuacji. No, w wątku pesymistycznym ktoś mógłby powiedzieć, no, klasyka: najpierw szli liderzy i teraz zbliżamy się gdzieś do końca. No, to, to idą ogony, czyli mówimy o tym Russellu, zobaczymy, ale. To byłbym optymistyczny. Jeżeli dzisiaj by się udało zamknąć na plusie, po prostu na Russellu, to, to byłbym optymistą. Tak, no i tutaj też co do rotacji, no to widzimy, że trochę jest tej rotacji do, do starych spółek, do starej ekonomii właśnie na podstawie Dow Jonesa, mm. że te spółki zaczęły rosnąć, no bo jednak koszt kapitału będzie spadać, koszty finansowania będą spadać i to już faktycznie. Natomiast zobaczymy też, jak sobie z tym wszystkim Nazdaq poradzi. No bo jeżeli lider teraz nie dociąga do, do szczytów, no to warto tutaj to wziąć z czasem pod uwagę. Natomiast mi się wydaje, że. No ja to ciągle określam brzydkowo jako full thread, już nazwijmy to łagodniej niż wersja podstawowa. I ten potencjał gdzieś tam jakiś drobny dla mnie między 5800 a 6200, zależy od scenariusza, który sobie przyjmiemy. Nadal jest, ale to do tego przejdziemy sobie chwilę później, bo to mamy też taki wykresik to obrazujący co dalej. No na razie rynek jakby idzie pod cięcie. Nawet nie wie, pod ile cięć idzie, ale idzie pod to na razie teraz. że Pod niskie rentowności idzie. O tak, może tak. Po rentowności też idą pod cięcie stóp, ale nikt nie wie o ile ani. I jak, jak długo, jaki będzie cykl. Rynek sobie coś wymyślił, ale co dostanie, to się dopiero okaże. Będą nowe projekcje makro, więc zobaczymy. Niemniej, no, na razie wszyscy idą w tym, w tym kierunku. No i czasami też no, trzeba uważać, no, o czym się marzy. No, tutaj rynek marzy o serii cięć i teraz pytanie, na jakiej podstawie tą serię, na jakiej podstawie tą serię cięć dostanie. No, ale na razie jest na, na ATH Dow Jones, S&P blisko ATH, no, na nas da kawałek dalej. No ale wszystko jest póki co bardzo, bardzo wysoko. Czyli okay. żeby to stopy poszły na ścięcie, a nie inwestorzy na ścięcia. No właśnie, żeby to i... nie była gilotyna, ale to to przy tej okazji myślę, że i to w wątku mimo wszystko optymistycznym, żeby się pochwalić, to, bo nie wiem, czy to już o tym mówiliśmy, że ten poprzedni szczyt Hossy, o którym Daniel mówił, to miało być w lipcu, tak? A chyba od lutego albo od marca był wyliczany. No to chyba tam prawie, że to było w co tym do dnia. samym dniu, tak? tak, tak, tak. Więc. No, y jeżeli teraz ma być za 17 dni, to akurat nie jest w wątku optymistycznym, no ale jeżeli znowu będzie trafiony, no to może warto, warto to obserwować. No dodam, że 4 października to jest akurat piątek, więc pierwszy piątek miesiąca, jakby ważny dzień, i to jest akurat pierwszy. miesiąc przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, więc dochodzi nam jeszcze WIX, zmienność, jakby dużo. Dużo się będzie działo. No, będziemy już po decyzji Fedu, więc wtedy mhm. też byliśmy też chwilę po decyzji Fedu. Wyszły dane w sierpniu i nagle rynek zaczął krzyczeć: Jerome, coś ty przed przedwczoraj zrobił. Mhm. No. Także, no bo to dosłownie było dzień, dzień mhm. prawie po dniu. Także, no jakby dużo, dużo się rzeczy może zadzieć na początku października, właśnie, ale to będziemy oczywiście na bieżąco o tym wspominać. No, ja pesymistą nie jestem, natomiast jeżeli od. Ee... Już dwóch lat właściwie rynek gra pod obniżki, yy, i te obniżki się w końcu pojawiają. No to, to akurat. Coś się no, zmienia, no coś no, się zmienia. To, to nie jest optymistyczne, akurat yy, zestawienie. Ale rotacja na pewno dalej trwa faktycznie już nie, nie tylko do tych spółek małych, gdzie miała trwać, ale właśnie Dow Jones pokazuje, że wraca ta, tak jak powiedziałeś, stara ekonomia. Spółki energetyczne, spółki z sektora utilities, one radzą sobie najlepiej. Tutaj tam kapitał płynie od dużych funduszy, bo jeżeli chodzi o inwestorów indywidualnych, ta ulica, ona cały czas wierzy mocno w spółki technologiczne. To od marca ta proporcja właśnie kapitału tego mniejszego, czyli inwestorów indywidualnych versus fundusze się zdecydowanie zmienia, czyli właśnie fundusze się wycofują. A inwestorzy drobni. Fundusze idą rotacją sektorową, dokładnie idą w stronę, właśnie, Dow Jonesa, tak. spółek Utility, spółek energetycznych. Tam, gdzie niskie stopy pomogą, a ewentualne mniejsze lub większe spowolnienie, bo tego jeszcze nie wiem, wiem, że jakieś będzie, ale nie wiem, jakiej skali, czy coś, jesteś, czy coś nie pęknie po drodze. Mm. No to tak bezpiecznie utility i real estate, no tak samo z tego sektora spółki ładnie poszły w górę, właśnie dzięki oczekiwaną obniżkom stóp. No, a właśnie ulica tam dobra ma latać, Nvidia 30 procent, góra-dół, bawimy się. tak nawet GameStop, bo Roaring Kitty no, tak. znowu coś napisze. Prawda? Fundusze, spokojnie, tak jak literatura przykazała, tak robimy. Ale już nie ma tego kapitału takiego hiperspekulacyjnego właśnie tak, nawet z... może jeszcze dwa słowa o tym GameStopie, no bo tutaj widać, że już aż tak to nie działa, czyli pewnie sporo osób, które weszło na początku roku, teraz już nie ma takich zysków jak miało rok temu, dwa lata temu, kiedy te wszystkie spółki memowe rządziły. No to już teraz aż tak się nie pobawi, bo żeby się bawić, to trzeba być pewnym tego, co się ma w portfelu, a widzę, że ta pewność siebie jest, trochę znika z właśnie z portfeli inwestorów indywidualnych ulicy. Tego false money. Ale tu zwróciłbym uwagę jeszcze a propos tego złota na początku i to mhm. tego, co Ty mówisz. No Dostęp teraz do tego, by spekulować na złocie, to też jest zupełnie inny niż na przykład 10 lat temu. No, kontrakty na złoto owszem zawsze były, ale no to, to był jakiś dość specyficzny produkt. A teraz na różnego rodzaju platformach i platformach bankowych i do tego jeszcze ETF-y, naprawdę ta ulica, jak, jak ty mówisz, która skacze sobie spekulacyjnie z jednej spółki na drugą, może nie mieć żadnego problemu, plus właśnie Chiny, do tego, żeby spekulować sobie właśnie na takim elektronicznym, nazwijmy to złocie, więc to też jest jakiś argument, że te ruchy mogą być spore. No, oczywiście, no, nawet w statystykach brokerów CFD to złoto zawsze gdzieś tam wysoko jest wśród instrumentów. Może nie top 1, top 2, ale jest, jest wysoko. Pomimo, tak? że nie było ruchów dużych. Tak, dokładnie. No, czyli widać, że. Ci inwestorzy, którzy są czysto spekulacyjnie nastawieni, działając na tych czysto spekulacyjnych instrumentach finansowych, no też po to złoto sięgają. No ale umówmy się, ruchy rzędu 3-4% w ciągu sesji, jeszcze biorąc do tego lewar, no to dają możliwości spekulacyjne i pewnie na tym to, to wszystko się opiera. Ale zmienimy sobie wątek na kulturalny. Dziś nie wiem, czy wchodziliście w wyszukiwarkę Google, jak się otworzy wyszukiwarkę, to się pojawia wielki baner zagłosuj, czy zarejestruj się do głosowania w Stanach Zjednoczonych, też w kilku językach, między innymi hiszpańskim, znaczy po angielsku, po hiszpańsku, czy widać, że też pod obywateli hiszpańskich, przy czym tutaj ten zrzut ekranu, który mamy zrobiony, on jest z polskiej przeglądarki tutaj też jest zaproszenie do rejestracji, do, na, żeby, być, żeby móc głosować w wyborach w przyszłym miesiącu, jeszcze za dwa miesiące, w listopadzie, czy za półtora miesiąca, ale w listopadzie. No bo tak, Stany Zjednoczone to jest taki no dość nietypowy system wyborczy, dość skomplikowany o samą strukturę, no ale ten pierwszy krok to w większości stanów też obowiązek rejestracji. No i też, dlaczego o tym mówimy, jakie jest zaangażowanie spółek prywatnych, tak jak Google, właśnie w to. W zwiększenie świadomości i też przy okazji oczywiście to jest jakieś lobowanie, bo wiadomo, że taki alfabet, czyli Google, ma swój też pewnie interes w tym wszystkim, żeby tutaj te frekwencje podnieść. Może wie, jak, która strona bardziej korzysta z jego przeglądarki. Ale tak jak u nas na oczywiście, ale tak jak u nas jest, prawda? Więc czym więcej zachęci tych, co korzystają, tym większe szanse, że ta osoba wygra. Ma to sens, natomiast faktycznie, no tak jakby człowiek w ogóle nie śledzi za bardzo, albo inaczej, tak dojrzewa do tego systemu amerykańskiego z czasem i tak co wybory, to trzeba sobie odświeżyć, co tam się dzieje, jaka jest ta chronologia w ogóle zdarzeń i pewnie do tego też będziemy przechodzić, bo jakby listopad to jeszcze nie jest koniec wszystkiego, jeszcze później cała ta struktura głosów elektorskich, później dopiero zaprzysiężenie, jakby to wszystko trwa i trwa. Więc do tego będziemy wracać. Natomiast myślę, że też przy okazji, że skoro tutaj mamy alfabet, no to warto również na wykres alfabetu zerknąć, który zaliczył w zasadzie w pewnym momencie wejście w bezse, bo spadł powyżej 20% od szczytu, więc to też jest dosyć interesujące, gdzie nie pojawiły się chyba jakieś takie no żadne solidne informacje, które mogłyby Google'owi zaszkodzić jako takiemu. No i to jakby też wracamy wtedy do tych wątków ostatnio, czyli tej zmienności na tych największych spółkach, gdzie jest właśnie najwięcej kapitału ulicy najwięcej inwestorów indywidualnych amerykańskich też oczywiście no w dużej mierze. No i pytanie no, czy oni to będą tak gładko wytrzymywać te wahania, że zwłaszcza jakim się kapitał zmultiplikował na różnych inwestycjach, gdzie już to nie jest te 20% od pierwszej kwoty włożonej w akcję tylko, Przemnożonej przez stopę zwrotu. No i to też będzie ciekawe. No i czy Google w ogóle tak poradzi sobie? No na razie to wygląda tak troszeczkę, jakby jakby miało gdzieś odbijać. No to celowałbym w 170, no może pod 180 dolarów, ale na razie to wygląda jak no próba rysowania pierwszej fali, nawet w dół, a nie już yy, tylko korektę 20 ponad procentową. Bo to tak się nie kończą korekty, tak mi się wydaje. No, tutaj to się ładnie wpisuje w te scenariusze. To można tłumaczyć obawami recesyjnymi, mniejszymi wydatkami na reklamę przez firm, no bo to z tym jest powiązane. No, i chyba jednak ten kapitał cały czas w dużej mierze ucieka w te spółki, które mocno się chwalą wszystkim sukcesami na polu AI. No, tutaj, jeżeli chodzi o Google, no, to też jest istotnym graczem w tym kontekście usług chmurowych Amazon, Microsoft i właśnie Alphabet, więc no to jest na to zapotrzebowanie, ale widać, że trochę jednak te obawy ciążą w związku z rynkiem reklamy, które dla samego Google'a jest istotne. Pewnie o wyborach będziemy sobie jeszcze mówić, o tych wszystkich dziwnych kwestiach związanych z sposobem głosowania. Amerykanów tam można wygrać, ale przegrać de facto, tak? czyli więcej może być głosów. Niby demokracja, a nie do końca. Tak, tak, tak. Więc to pewnie sobie będziemy wszystko jeszcze omawiać, jak to się będzie z. Jak będzie większa też świadomość, bo wydaje mi się, że co może się w najbliższym czasie jeszcze dziać jako taki czynnik ryzyka, już z wątku wyszliśmy optymistycznego, więc można czynniki ryzyka wymieniać. Cały czas jest taka niepewność, bo w zasadzie nie ma w dalszym ciągu jednoznacznego kandydata. Rynek tego bardzo nie lubi, więc chyba lepiej, żeby już nawet ktoś, kto jest uważany tutaj nie wchodząc w politykę za mniej korzystnego dla rynku był pewniakiem niż właśnie niepewność, bo może być to, może być to. Ten już drugi. No ale już teraz też e, takie analizy się pokazują, które mi najbardziej odpowiadają. E, no bo ja jestem zdania, że to jest tak naprawdę kompletnie bez znaczenia, czy to będzie e, kandydatka, czy kandydat. E, natomiast coraz więcej pojawia się właśnie też takich analiz, że jeden i drugi będzie zły dla rynku. <laughs> więc, może być. więc Z tym się w jakiś tam sposób zgadzam, że jeden, ja uważam, jeden i drugi będzie neutralny tak naprawdę dla, dla rynku. Ja, pomysły, oczywiście, póki co, jako takie oba sobie mają podobne, oba pomysły, oba sztaby, bo to nie można mówić o samych kandydatach, ale sztaby wyborcze mają pomysł na spore obciążenia dla budżetu. Budżet za bardzo obciążenie może być, bo już nie ma takiej elastyczności, jak miał 4 lata temu, choćby czy 8 lat temu podczas wyborów. Natomiast no, część pewnie będzie realizowana i to dla gospodarki może być jakimś obciążeniem, ale rynek myślę, że tak jak podczas poprzednich wyborów, niekoniecznie musi zareagować źle na kogokolwiek. Więc tutaj, pomimo, że analizy mówią, że każdy kandydat. Może być zły. Ja uważam, że po, po tym, jak już będzie wynik wyborów znany, to rynek może. Jeden i dobrze. Dokładnie, tak, tak. I to, tak to poprzednio było przecież. Było takie demonizowanie Trumpa 8 lat temu. Wygrał wybory. Najpierw zjazd w dół, po czym pompa i, i rynek poszedł w górę. No. Myślę, że jeżeli inwestorzy Kamali Harris się boją. To ona może iść na korepetycję do Nancy Pelosi i tutaj wytłumaczy, nad czym to wszystko polega i co się powinno robić, żeby, żeby szło do góry. No chyba samego Trumpa bardziej niż Amerykanie powinni się obawiać Europejczycy. No bo to, to może być z ta innych polityka. względów. Z innych zupełnie oczywiście tak, 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 z innych względów. Natomiast tu może być jakieś zagrożenie teoretyczne, chociaż też pewnie by się to skończyło jednak zupełnie inaczej niż te prognozy znowu demoniczne się pojawiają, więc pewnie obojętność. Jak, jak to... będziemy tuż przed wyborami gdzieś w połowie października, to też sobie popatrzymy na to, co rynek wycenia, w sensie nie kogo, tylko co wycenia w skali ruchów, bo jakby też badając historię poprzednich wyborów z Trumpem w roli głównej, no to jednak rynek ma, tak jak były wybory we Francji teraz co do kursu euro-dolara i realizacji zmienności, to tak samo było w wyborach jeżeli chodzi o wtedy, jak Trump i pani Clinton startowali, gdzie rynek dowiózł później tą oczekiwaną zmienność przed wyborami. Tylko oczywiście zawsze jest kwestia, jaki kierunek. I tu będziemy mogli wtedy podjąć dyskusję, że znamy punkty docelowe mniej więcej około 4 kwartały od wyborów na za rok do przodu, plus minus kwartał. No tak mniej więcej wyglądało, tylko będziemy musieli wybrać kierunek. Wtedy nie było oczywiście, bo najpierw na przykład eurodolar chociażby najpierw zanurkował, a dopiero później poszedł właściwym kierunkiem do góry i zrealizował zasięg, tak? A wcześniej jakby w długo nie zrealizował, zrealizował go w górę, ale po głębszej korekcie. I tutaj będą jeszcze takie pewnie podchwytliwe momenty, że to nie będzie stryk, tak jak wybory we Francji, właśnie. Gdzie, czy to jak startował Macron, to po prostu rynek się odpalił, eurodolar luką w górę i jazda do góry bez żadnych cofnięć. Tak samo było teraz. No też się rynek otworzył, pierwsza, druga tura i już poszedł. Tam też może jedno cofnięcie było. A tutaj zobaczymy właśnie te poziomy docelowe, główne pary walutowe, SP, i będziemy dyskutować którą stronę za rok się spotkamy? i To będzie myślę dosyć ciekawe. Ja, ja, ja jestem zdania, że jeden i drugi kandydat jest neutralny, ale faktycznie bliżej chyba by mi było, że jeden i drugi nie będzie dobry dla rynków, ale to nie wynika zupełnie z tego, co jeden czy drugi prezydent wdroży albo może wdrożyć, tylko bardziej z tej gry pod to. No bo akurat jeszcze do tego mamy te, te ruchy po stronie stóp procentowych, prawdopodobnie będą I, i, i bardziej to przeświadczenie inwestorów, że do wyborów nic się nie wydarzy. Jesteśmy w pewnym stopniu bezkarni, no bo tutaj... W pewnym stopniu dla rynków protekcjonistycznie się obecnie rządzący będą zachowywać, żeby było spokojnie, czyli jesteśmy bezkarni i później będą te wybory i już nie będzie tego argumentu, że rok wyborczy, w związku z tym to jest bardzo dobry czas, więc dlatego myślę, że jestem neutralny, ale myślę, że łatwiej tutaj faktycznie mi zrozumieć, że jeden kandydat będzie i drugi zły, bo po prostu. Samo rozstrzygnięcie już będzie złe, bo ten jeden argument, nie mhm. będzie tego jednego argumentu. Sprzedaż faktów tutaj, mhm. w tej sytuacji, ale poruszyłeś temat stuprocentowych, ty, Daniel, poruszyłeś temat wyceny, akurat w tym przypadku wyceniania kandydatury jednego i drugiego, ale połączmy sobie oba te wątki i wycenianie poziomu stuprocentowych. Przejdźmy do mądrych głów i dzisiaj nie będziemy, tak jak to mamy w zwyczaju, cytować jednej mądrej głowy, ale spojrzymy na to, jak tysiące mądrych głów poprzez rynek obligacji wyceniają potencjalne obniżki stóp procentowych Jeszcze kilka dni temu większe szanse rynek dawał obniżce 25 punktów bazowych. Teraz tym głównym Główna siła, patrząc na rynek obligacji, jest po stronie 50. Kontraktów na stopę. Kontrakt. kontrakt na stopę tak, procentową jest po stronie 50 punktów bazowych. Zmienia się to jak w kaleidoskopie. Zobaczymy, co jutro będzie. Natomiast no, tutaj akurat pytanie, czy ten scenariusz obniżki o 50 punktów bazowych nie byłby tym takim dużo bardziej negatywnym no bo to by pokazywało, że być może Fed czuje, że się spóźnił i musi interweniować bardziej, więc chyba to, co wycenia rynek przez właśnie kontrakty na stopę jest mniej, mniej korzystne dla rynku, ale to zobaczymy, jak to się będzie kształtowało. Tu, tu nie możemy nikogo zacytować ze Stanów Zjednoczonych, no bo mają ten blackout period i niestety nikt się nie może wypowiadać, a doszliśmy do sytuacji, ale to też za moment będziemy mieli na kolejnym slajdzie, no bardzo takiej której dawno nie było, czyli na chwilę przed decyzją nikt nie wie, co się stanie. Albo inaczej, że szanse są podobne na to, co się stanie, czyli ktoś przegra. I to mocno jakby tutaj nie ma, także 5% przegra, 95% wygra, tylko no tak pół na pół jest w tym zakładzie. Ale żeby właśnie tutaj jeszcze mądre głowy się wypowiedziały, czyli członkowie FOMC, to będzie aktualizacja prognoz, projekcji makroekonomicznych. I tutaj, co jest najciekawsze, to to, że w poprzednich projekcjach makro. Mieliśmy, jakby, no, też oczywiście, jakiś tam konsensus, ale tam gdzieś na tym wykresie kropkowym jest najniższa kropka na 25 rok. Tylko, że ta kropka jest jeszcze jedna poniżej, e, rynkowa kropka, która jest poniżej tej ostatniej, najniższej kropki. Czyli, jakby, rynek aktualnie jest poza skalą na 25 rok tego, co jeszcze niedawno FOMC sobie myślało, gdzie mogą być stopy procentowe. Czyli, rynek. Wymaga bardzo dużego działania na przedstawicielach FOMC, żeby ci dowozili nie wiadomo jak duże cięcia. No i teraz ja sobie to próbuję jakoś poukładać, no bo dlaczego rynek chce tylu cięć, oprócz tego, że chce tani kapitał, no to ja to rozumiem, ale co takiego się, co rynek myśli, że się wydarzy w gospodarce, co będzie wymagało tylu cięć, czego FOMC myśli, że nie będzie trzeba tylu cięć? No bo to są tylko dwie możliwości: albo inflacja nagle Łupnie do dołu, tam o punkt procentowy, że za chwilę będziemy się musieli z deflacji zbierać, no albo łupnie wzrost gospodarczy, no ale to wtedy te widmo recesji jeszcze bardziej będzie większe. Czyli rynek się napalił na cięcia, których tak naprawdę nie chce zobaczyć, tak mi się wydaje. A, bo, bo wchodzimy z dołu w recesję o deflację, tak? Żeby dowieść te cięcia. No, i tak się zastanawiam, jak to rozwiążą właśnie te mądre głowy z FOMC, żeby trochę ten rynek, no, nie, nie zarozczarować go, ale z drugiej strony, no jakoś to dostosować, to, 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 to miejsce, gdzie w 2025 roku, ma już w 2025 roku, gdzie mają być stopy procentowe, żeby no, wszystko to się, to się zgrało jakoś sensownie. Rynek trochę do góry, oni trochę do dołu, ale teraz oni dlaczego do dołu? Tak? I tutaj, czy że inflacja odpuszcza może, czy że może jednak jest gorzej w gospodarce i na rynku pracy? Z jakiego argumentu obniżą te projekcje? Bo wydaje mi się, że obniżą na 25. Rok. Tylko właśnie ciekawe dlaczego. No, no, według mnie Paweł nie może powiedzieć, że dzisiaj obniżamy i tak zaczynamy serię obniżek. Według mnie no, tego nie może powiedzieć. To, to by nie było dla niego dobre z punktu widzenia inflacji. Dla rynku też nie, więc ja myślę, że komunikat w stylu obniżyliśmy o 25 punktów, bo nie uważamy, że się musimy spieszyć. Wszystko idzie dobrze pod kontrolą. I może być jeszcze jedna kolejna obniżka jako dostosowawcza. Według mnie to będzie dla rynku super. A jakby było 50 punktów, to też tu, tu już będzie bardzo, ważne, jaki będzie bardzo ważne, jaki będzie ten komunikat. I znowu w stylu obniżamy 50, bo inflacja jest bardziej pod kontrolą niż, tego myśl, niż myśleliśmy wcześniej. Natomiast to zdecydowanie nie jest moment na to, by rozpocząć trend. To jest, tutaj rozmawialiśmy. Z szefem Banku Centralnego w Polsce. I on nam doradził, żeby powiedzieć, że to jest taka dostosowawcza obniżka. No właśnie, chyba rynek, pomimo że wycenia te 50 punktów bazowych, to nie chce tego. To, czyli mm. dokładnie to samo, co mieliśmy w sierpniu w kontekście danych z rynku pracy i inflacji, czyli z jednej strony wszyscy czekali na to zielone światło do obniżek. W momencie, kiedy dostali, no to mieliśmy przecież absolutny krach na rynku jednodniowy, który był świetną okazją po przeanalizowaniu na to, żeby wtedy właśnie na ten rynek wchodzić, kiedy się sporo tej krwi polało. I tu parkietrze. też będzie z tych projekcji jeszcze jedna ciekawa rzecz, czyli ta stopa longer Run, czyli w długim terminie docelowa stopa funduszy federalnych, czyli jak już zaczną obniżki, to gdzie oni dojadą tymi obniżkami? No bo tak czasami jak też tak patrzę przez pryzmat rynku obligacji, i tam gdzie niektórzy widzą te rentowności, no to widzą je poniżej tej stopy Long Run, co jest niemożliwe, bez znowu recesji o deflacji. To, to, to jest też bardzo ciekawe, no bo znowu dla akcji to też będzie ważne, czyli jakie dyskonto przyjąć, dla jakiej stopy procentowej, takiej w długim horyzoncie, nie za trzy miesiące, nie za pół roku, tylko tak naprawdę już długoterminowo. I czy oni znowu ją podniosą, no teraz jest 2,8, czy będzie 3% na przykład, czy, czy zostawiam już tą stopę. To też będzie bardzo ważny sygnał dla rynku z perspektywy takiego długoterminowego podejścia, czyli dokąd te stopy finalnie mają spaść. Czyli konkluzja jest taka: na pewno najważniejszy przekaz, taki co dalej, prognozy, czego się można spodziewać. Oba scenariusze są mocno ryzykowne, czyli o 25 punktów bazowych obniżka i o 50 punktów bazowych obniżka. Wiadomo, bez obniżek to w ogóle to rynek nawet tego nie zakłada, że tak może być. Natomiast no, gorszym scenariuszem jest o 50 punktów bazowych. I teraz, Czyli raczej można patrzeć na jutrzejsze decyzje negatywnie, więc się to fajnie wpisuje w wątek nasz ostatni, czyli czarnej melancholii. No i przejdźmy sobie do niej i do tego właśnie największego od czasów, kiedy tutaj możemy to obserwować, braku pewności rynkowej. Co będzie jutro? Bo tutaj na trzy dni przed różnicę o 30 punktów procentowych w tym prawdopodobieństwie, no to to się nie zdarza. Tak, tutaj właśnie banków Ameryka taką graficzkę zrobił, że od kiedy tam dane są tego typu zbierane, od 2015 roku, no to nie było nigdy tak wielkiej niepewności, a mówimy o pierwszej obniżce w ogóle w cyklu. Mm. Czyli z jednej strony mamy Fed, który jest bankiem centralnym, który uważa się za to, że najlepiej się komunikuje z rynkiem, prowadzi najlepsze forward guidance ze wszystkich banków centralnych i dochodzimy do momentu, gdzie mamy pierwszą obniżkę stóp i nikt nic nie wie. To jest trochę zabawne. Znaczy, wiemy jedno, że nie będzie podwyżki, a listopad nie zostaną na tym samym poziomie, tylko będą obniżone, ale to i tak gdzieś pokazuje jakiś taki trochę no, le lekką porażkę komunikacyjną, że do tego momentu nie udało się doprowadzić do jakiegoś konsensusu w miarę sensownego na rynku, że tak będzie, nie wiem, 25, tak będzie 50. No Ja to uważam, że to jest jakaś lekka porażka komunikacyjna Fedu Forward Guidance, że. Że jesteśmy w rozkroku, no, jedną nogą tu, jedną tu. no To jest coś, z czego by się chyba, jakby ktoś miał obstawić, jaki będzie na dzień przed obniżką scenariusz, to mało kto by powiedział 50-50. To mm. jest Fed, hello, to oni się komunikują z rynkiem. No to teraz to idziemy naprawdę tak po bandzie w stylu września w Polsce ubiegłego roku. Tak? Nikt nie wie, co będzie. <laughs> może tak, może tak. Straszne, no, nie straszne. O ile RPP ma w swojej historii takie totalne zaskoczenia, to Fed chyba aż tak całkowicie tak jeszcze nie nigdy ma. nie zaskoczył To jest tak ważne, tak, w tak ważnym momencie i gospodarczo, i rynkowo, no wszystko jest napięte jak struna. Za chwilę tak pęknie, a nikt nic nie wie. To, no to zobaczmy EBC, który zazwyczaj był tak trochę krytykowany przez pana Triszeta, że, że tak trochę to było. no Nikt tutaj tak. podniósł stopy, po czym zaraz je obniżał. Tam chwilę później. To, to, to był taki chaos totalny. A teraz EBC sobie konsekwentnie to, co mówi, to robi. Teraz dostosowuje jeszcze korytarz stóp, 60 punktów łącznie dla gospodarki obniżki, a tutaj jesteśmy w rozkroku w banku najważniejszym centralnym świata. No a te 50 punktów to się faktycznie źle kojarzy, bo dwie ostatnie obniżki o 50 punktów to był pętnięcie <grytanie> dotkomów i wielki kryzys finansowy, także myślę, że jakby rynek zobaczył 50, to by się mógłby trochę gdzieś tam, na myśl mogłyby mu przyjść te, te lata właśnie. Lat wtedy też było 50. No dobra, a co y, obstawiacie jako jeden, jeden typ ja bym obstawił to, to co mówiła Agencja mody, czyli jak nie będzie 25 w lipcu, to będzie 50 teraz. I tego bym się trzymał, że tak powinno być. Ale co będzie, to, wiesz, to zobaczymy. No, tak powinno być 50. A ja obstawiam nie to, co mówiła agencja Moody's, czyli rynek oczekuje 50, ale będzie 25 i wcale, i to będzie ten scenariusz mimo wszystko chyba lepszy niż 50, bo mniej tego, tych obaw rynkowych, że coś jest nie tak, skoro aż tak można trzeba cięć. Chociaż z perspektywy czasu, jak już teraz minęły miesiące od lipca, no to wiemy, że te 25 wtedy no, nie byłoby głupim ruchem. Teraz? Tak, 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 przy tym wysypie danych kolejnych, zwłaszcza z rynku pracy mm -hmm. dwa dni później, no to byłoby... W dziesiątkę. Ale nie uważam, że Fed będzie się musiał przyznawać do takiego błędu, że powinien to już wtedy zrobić i dlatego teraz nadganiamy. Tylko właśnie, mimo wszystko, 25, zapowiedzią ewentualną yy, kontynuacji i przekazania tych perspektyw. Ja też jestem za 25 i bardzo byczy, yy, byczy komunikat, taki uspokajający dla rynków, że. Miejcie apetyty i nadzieję na, na przynajmniej jeszcze jedną obniżkę, bo bardzo mocna jest gospodarka, a inflacja jest bardzo pod kontrolą. tak, Więc tak myślę, że taki komunikat będzie. Za tydzień będziemy rozliczać to, co właśnie. Powiedzieliśmy, a póki co pozostając w wątku pesymistycznym, nie będziemy tematu może samej powodzi, która z niezaprzeczalnie tragedią na, na poziomie takim ludzkim, ale spojrzymy sobie na spółki, które na tym Ucierpiały, chociaż nie do końca tak jak przekazują media, bo wczoraj mieliśmy spore spadki na PZU między innymi, czy znaczy taki jakby naturalny odbiorca pierwszego tego odpływu kapitału, właśnie wskutek tego, że na pewno tutaj te wyniki będą słabsze, tak? Poprzez wypłatę. Odszkodowań na tym PZO ucierpie, chociaż nie wiemy, jaki jest poziom faktycznie tych faktycznych wypłat, jaki jest, wiadomo, że tutaj tego typu instytucje podlegają też asekuracji przez jeszcze inne podmioty, czyli są też ubezpieczone. Natomiast spadek był wczoraj na dzień dobry, na 100% wynikający z odcięcia dywidendy. Natomiast to też się fajnie wpisuje w czarną melancholię, bo po raz kolejny taka. Nie wiem, czy nie rzetelność, ale nie wiedza e, tych, którzy tą wiedzę powinni posiadać, czy dziennikarzy, bo spotkałem w kilku miejscach takie nagłówki na czerwono, e, panika inwestorów, właśnie na PZU, wielka ucieczka, a tak naprawdę ta ucieczka tam była niewielka, głównie to odcięcie dywidendy. Szczególnie spodobało. na początku, gdzie właśnie spływały te informacje, to wtedy PZU tak. było powiedzmy minus 3, mm -hmm. coś takiego, więc to nie było akurat wtedy, gdy te. Doniesienia spływały, to w ogóle nie było paniki. To najgorsze było Dokładnie. później, więc. A no tutaj wiadomo, że to jest spółka, która jest kandydatem do spadków, więc ktoś, kto posiada w swoim portfelu, a nie ma takiej świadomości, nagle widzi nagłówek w tych mediach mainstreamowych, że gigantyczna ucieczka i krach wręcz na, na akcjach PZU, no to też może tutaj podlegać w taki sposób emocjonalny, do, dołączyć się do tej wyprzedaży, prawda? Więc to jest trochę niebezpieczne. Ale można usprawiedliwić dziennikarzy tego głównego nurtu w Polsce, gdzie, jak mówiliśmy, to nasza giełda to nie jest jakieś nasze podstawowe dobro. No, wytłumaczyć teraz w tej jednej wiadomości, gdzie tak naprawdę najważniejsza jest, że PZU mocno spada. I teraz wytłumaczyć, że tu jest jakieś odcięcie dywidendy. No, z bardzo trudna sprawa, mówiąc szczerze. Ale to można by przekazać inaczej. Nie spada 12%, tylko spada. skutek właśnie tych obaw inwestorów spada spadł o 3%, tak? bo to był ten faktyczny spadek wywołany tym ruchem rynkowym ponad dywidendą. no. Ta, no. To jest ciężka, ciężka komunikacyjna. Ciężka, tak. ciężka. No to jeszcze, żeby było wtedy jaśniej, to w, w PLN-ach można by to przedstawić. Ile PLN-ów faktycznie kurs, biorąc pod uwagę wielkość dywidendy, tam cztery z, z groszem, tak, to tyle była, no to o tyle spada ten kurs w PLN-ach i dotarł do kursu i wtedy wartość w kursie, ale to y, też pokazuje, no, jakie mamy duże dywidendy płacone i to w, w procentach, y, no bo tutaj prawie 10%, tak jak, mm -hmm. jak to dobrze kojarzę. No to co, zmieńmy to na buybacki, wypłacajmy po procencie albo pół dywidendy i będzie też po sprawie. Czemu nie? W Stanach nie mają z tym problemu, tam kursy ok, no skorygowane dywidendy y, w długim terminie robią różnicę do kursów S&P Total Return do S&P zwykłego, no w mm -hmm. długim terminie jest różnica, ale no, ta stopa dywidendy jest na tyle niewielka, że nawet jak tam gdzieś komuś odetną, to my tego nawet nie zobaczymy za bardzo na wykresie i nie ma tam żadnych problemów. Także... Tak naprawdę w tym momencie, gdy właśnie agencje publikowały informacje o bardzo dużych spadkach PZU, to tak naprawdę rzetelnie to powinny napisać zupełnie na odwrót, Spokojnie, że jak tak. na taką, jak na skalę potencjalnego zaangażowania PZU i potencjalnych wypłat, to te spadki są bardzo niewielkie. Tak, wtedy, w tym momencie, tak, tak, taki powinien być komunikat. Być może z uwagi na to, na wysoki poziom reasekuracji. To tak naprawdę to byłby wiarygodny przekaz, a, a nie właśnie ten, że tylko spojrzeli na procent tak. bardzo duże spadki, bo to było tak naprawdę na, na ten moment, było dokładnie na odwrót. Tak, i to mm, Zobaczymy oczywiście, kolejne wyniki finansowe w kolejnych kwartałach pokażą, jaki jest faktycznie ten wpływ. Tutaj myślę, że taką analogią może być jedynie no, 97. rok, nie, bo wtedy jeszcze PZU nie było spółką. Do tych raportów nie da się dotrzeć, ale już choćby z roku 2010 tamten wpływ jednorazowych zdarzeń był wskazany właśnie jako istotny. Więc no, tutaj jakieś analogii można poszukiwać, i pewnie właśnie te kolejne kwartały wyniki to nam pokażą. Ja, Więc jakiś spadek jest w Tak, ja, ja bym się obawiał jedynie o, o PZU pod względem e, no, ostatnich zarządów, które właśnie gościli w tej spółce. No, mam, mam nadzieję, że tam nikt właśnie nie kombinował i jakieś takie utarte tory plus nadzór i wszystko, i wszystko po prostu tam jest ok. To no tutaj właśnie bym się jedynie obawiał, że ktoś coś próbował poprawić, no bo przecież czemu aż tak się asekurować w stosunku do niektórych potencjalnych szkód? Mam nadzieję, że tego po prostu tego nie będzie. I chyba zostaje ten kurs. No na, na dzisiaj to te. My cały czas po, po dzisiejszym odbiciu jeszcze wracamy do tego bardzo szerokiego trendu horyzontalnego, ale nie wygląda to super bezpiecznie, mówiąc szczerze. Jeżeli by pojawiła się jeszcze jedna sesja wzrostowa i byśmy wrócili powyżej tych minimalnych poziomów z lipca, sierpnia, no to myślę, że będzie ok. Na razie jeszcze to nie jest aż tak rozstrzygnięte. No właśnie, bo dzisiaj 4% odbija PZU. A co do wpływu, no bo tutaj też to można sobie włączyć naszą czarną melancholię narzekania na WIG-20, bo ten wpływ on był na kilku płaszczyznach, bo mieliśmy odcięcie, które jest uwzględnione w WIG-20, mieliśmy spadek samego PZU jeszcze o te kilka procent, plus powiązane Alior i PKO, które też tam swoją wagę mają, a przy okazji, skoro sektor bankowy już traci, no to jeszcze dostało się PKO-BP. No i tutaj mamy, tam gdybyśmy to wszystko sumowali, no to wpływ na indeks WIG20 to był ponad 60 punktów spadku, tylko ta jedna sytuacja wokół PZU powiązana, mhm. więc no to jest niemało, więc ewidentnie wpływ był, tym bardziej, że tam inne indeksy wczoraj, WIG20 chyba był, nawet też gdzieś widziałem nagłówki, nie weryfikowałem tego, ale opieram się na rzetelności tutaj portali finansowych, że był najsłabszym indeksem. Euro, na świecie wczoraj. Nie wiem czy to jest 100% prawda, jedynie I, bazuje na nagłówku, tak, jest to możliwe. Tak, wszystko jako WIG20 to jakoś tak dramatycznie… Nie było dramatu to... absolutnie, to było tam 1,5%, 1,7% mm -hmm. tak Przynajmniej no tak, na minusie 100%. Chcielibyśmy ciągle oczywiście zbenchmarkować WIG20 Total Return jako nasz główny tak, i tak, Tylko tak. o nim mówić mm -hmm. i, i to wszystko, no ale może mm -hmm. kiedyś dożyjemy. No i Ale... dlaczego tego nie ma? Po raz kolejny apelujemy, żeby tak to właśnie... WIG20 Total Return, skoro DAX może być, który jest Total Return, jest benchmarkowym indeksem, to niech będzie WIG20 Total Return, no bo przy takiej wielkości dywidend, no to jest absurdalne, że my patrzymy na indeks bez dywidend. Natomiast no, nadal jest bezsilny, bo ja myślę, że sobie zrobimy z tego cykl bezsilności WIG-20 już <noise> na jakiś czas i tak sobie ten slajd będziemy wstawiać. To włas... jest ciąg dalszy, ciąg dalszy tak. pierwszy, to tak. można zrobić faktycznie bezsilny WIG-20 CD2, CD3, tak. CD4. I tak, może z tygodnia na tydzień będziemy sobie, jeżeli ta sytuacja będzie się rozwijać tak, jak tu ją mamy zarysowaną. No na razie w Stanach się rozwija tak, jak miała się rozwijać czyli jedna noga. E... W górę i koniec. Na WIG 20, jeżeli by podszedł w stronę 2,5, to już naprawdę byłby wielki sukces tej korekty, jak nie podejdzie w tę stronę, no to jest już w ogóle klapa. No ale też jakbym tutaj popatrzył sobie na, na SWIG chociażby, który chodził jak Nasdaq. Oczywiście tutaj trochę z przymrużeniem oka, gdzie tam nasze spółki, nasza giełda, nasze wyceny, nasze wszystko. A jednak mega korelacja z Nazdakiem 100, więc nie do końca, to po prostu ich kapitał, a nasze spółki, ale to kapitał rządzi, a nie spółki ale teraz tam też tak nie wraca, jak wracają amerykańskie indeksy. I to jest dla mnie kolejny sygnał, że te satelity są odczepiane po prostu. Czyli gdzieś tam był guzik sell, ok, jakiś rodzimy kapitał, który ma tam jeszcze zaskurniaki i fundusze i tak dalej, podbijają, no bo była przecana, to kupują, doważają, ale już część kapitału sobie poszła i nie wróci. I tu tak samo, tak, tak to widzę, że no wszyscy są skupieni na USA, Okej, okay, tam jeszcze ja się zgodzę, że z czasem, czy to będzie po Fedzie, nie wiem, tydzień po tydzień, z decyzją Fedu, podczas decyzji Fedu, to nie jest istotne dokładnie kiedy, tylko że jeszcze się gdzieś tam wygrzebiemy na te ATH w USA, bo też sobie nie wyobrażam, żeby bez ATH na S&P DAX zakończył hostset wszędzie, a nie... No nie. Więc, więc Stany powinny zgasić światło. No a Polska już zgasiła. tak? Jesteśmy w wielkiej fazie dystrybucji prawdopodobnie największych spółek. No a później... Wiadomo, kierunek jest, jest jeden, także południe. Eee, także zaka, zaka. ja tak nie uważam. <laughs> więc zobaczymy, dlatego zrobimy sobie z tego cykl, ciąg dalszy nastąpi, e, ale na razie bezsilność no, jest widoczna. Mamy swoje własne te tematy, odcinania dywidend i tak dalej, co wpływa na cały indeks. No ale cóż, no, też niczego nie wykorzystujemy tutaj z odbicia na, na DAX-ie, na, na S&P jakby no, nie, kontr, nie, nie ma tej kontry. Tak. A małe spółki wcale też tak nie odbiły. Więc. Jakby ta teoria odcinania satelit gdzieś tam działa. No to, to niestety, to ja nie jestem tak aż takim pesymistą, ale no, no to niestety działa, bo mówiliśmy znowu wcześniej o złocie, że ta kasa nagle pojawiła się no i ona tam może się pojawiać w większych wartościach, bo rośnie, a jak trzeba, trzeba wybierać, bo to nie jest okres, że wszystko rośnie, to jak mamy takie Aktywa jak nasze, jak WIG-20, no to po co tutaj w tym momencie inwestować? Są, są inne, są inne rzeczy. To akurat niestety się z tym, z tym zgadzam, że potrzeba, potrzeba mocniejszych wzrostów. Skoro już jesteśmy przy odcięciu kasy, to ostatni wątek pesymistyczny i wątek w ogóle dziś, Inter, który miał mieć wielką inwestycję w Polsce, w Niemczech również i z jednej i z drugiej się wycofał, gdzie ani no, tutaj Niemcy, ani Polska w przypadku tej polskiej inwestycji żadnej winy nie ponoszą, po prostu ze względu na swoje problemy z którymi się boryka, Intel wycofał się z tych inwestycji europejskich, tych dwóch, które te miały być przeprowadzone. To najpierw było pierwsze przesunięcie w czasie i to też póki co nie ma mowy o wycofaniu pełnym, tylko opóźnione mają być te inwestycje, czyli na razie wstrzymuje. W praktyce może to niestety oznaczać, że faktycznie do tego nie nigdy nie dojdzie. I tak to należy czytać, co jest negatywne. Z drugiej strony, no, Intel, który boryka się swoimi problemami, może nie byłby jakimś super dobrym inwestorem, może lepiej liczyć na to, gdzie też gdzieś tam jaskółki śpiewają, że może się pojawi inwestycja choćby z Taiwan Semiconductors. Tutaj też na tym polu półprzewodników, procesorów, ale kto inny. No ale tutaj właśnie tak kontrując jeszcze tego Intela, przynajmniej z Amazonem sobie podpisali umowę. I I to jest, w tej dzisiaj 8%, 8 tak, na prewencję. Zyskują e, też wielomiliardowy kontrakt, natomiast no, sami intelica na akcji spółki no, zaliczyła wodospad konkret, jakby nie patrzeć. E, w związku z tym też są oczywiście fani pewnie, którzy będą chcieli to jakoś zbierać e, z dołków, e, natomiast no, nie wygląda to dobrze, a przynajmniej nie wygląda to tak, żeby to miało wrócić na poziomy, z których spadło, albo chociaż połowę tej wartości, którą spadło. No więc, tak, chyba finalnie no, lepszy nam potrzebny byłby silny inwestor z silną pozycją niż taki, który, dla którego ta fabryka miałaby być, nie wiem, kulą u nogi, na przykład, albo niezrealizowana do końca, albo wycofane po środku, gdzieś tam. Lepiej podjąć taką no, przykrą decyzję, powiedzmy, ale pewną, tak, typu nie, dziękujemy, no, sorry ale nie będziemy nic robić, no bo teraz nasza sytuacja jest taka, jaka jest. Skupimy się na tym, co mamy i innych rzeczach, które nam przyniosą pieniądze, bo tu też jest zresztą napisane w tym kontrakcie z Amazonem, znaczy inaczej, to była taka notka, w której powiedziano też o tym kontrakcie z Amazonem, ale też jest plany cięcia kosztów. No to jak firma nie koszty w Stanach, a buduje nową fabrykę w Polsce i w Niemczech. No to tak niespójne. Więc przynajmniej firma tutaj jasnym krokiem idzie w komunikację otwartą. Okej, okay, nie teraz i być może nigdy... Ale zajmijmy się naszymi tutaj na miejscu sprawami. No, otoczenie, czy rynkowe, czy nasze wewnętrzne, no, tak się potoczyło, że, że te rozmowy nie, nie trwały tydzień, tak Dzień. Tylko hmm. długo. No, ta sytuacja była inna jeszcze wtedy. W tym razie Intel no, na polu produkcji pokazuje, że ma problem z rentownością w tych fabrykach, które są w Stanach Zjednoczonych, z nimi w Ohio. Chociaż tutaj się też pojawiła druga informacja, jednocześnie z tą informacją o wejściu we współpracę z Amazonem, o kontrakcie z Pentagonem, czyli też tutaj się dwie nałożyły więc dwie takie pozytywy, ale to na rynku amerykańskim no na pewno szkoda każdej inwestycji, z drugiej strony to może być takie pokazanie zielonego światła dla inwestycji zagranicznych tutaj wokół Wrocławia akurat skupionych, nawet się są nadzieje na to, że ten trójkąt który miał być, czyli tam Drezno, Praga i właśnie Wrocław czyli takie otwarcie na te Technologiczne, y, infrastrukturalne nakłady. Jest, zapraszamy, więc może. To może zwolniło się miejsce, może to Dokładnie, ktoś mamy. Wszystko było przygotowane działka prawie z łopatą już wbitą, więc czekamy. Y, no na pewno tutaj to, to, to jest, jest to potrzebne. Ale tak jak mówię, no nie ma co płakać. Stało się. Sam Intel ma swoje problemy, y, też nawet na tle innych y, spółek konkurencyjnych. Tutaj też te spadki y, wyglądają jeszcze. Gorzej, jeżeli patrzymy sobie na to, co się dzieje w tym samym czasie, w tym zakresie, który tutaj na wykresie pokazaliśmy, co się działo z Nvidią, gdzie weszliśmy na nowe szczyty, no potem korekta, no ale na zupełnie innym poziomie. I tak samo AMD yy, też, no jeszcze 20 lat temu to Intel dominował, zdominował branżę, no teraz pozostaje mocno w tyle i nie zapowiada się, żeby z tych problemów się szybko mógł wygrzebać. Zresztą chyba z półtora roku temu w rozmowach spekulowanych myślę, że przy okazji Nvidia wielokrotnie mówiliśmy o Intelu, że no tutaj ta, ten dystans jest po prostu za duży do konkurencji, że naprawdę potrzeba czasu, żeby to wszystko odbudować. No rynek widać nie chce być w ogóle cierpliwy yy, i woli konkurentów. Trudno się mówi, ale dobrze program zakończony takim pesymistyczną pesymistycznym kropką, bo to jest wątek w końcu pesymistyczny, więc tak musimy kończyć, ale sami pozostajemy pesymistyczni, przynajmniej Łukasz i ja. Daniel umiarkowanie jak pokazał, zobaczymy. Za tydzień się rozliczamy z tego, co zrobi w środę FED. A, zanim a się ja wytłumaczę, dlaczego nie miałem racji. Zobaczymy. Dokładnie i tak. tak powinna wyglądać praca mhm. każdego analityka w grunt, żeby mieć dobre mhm. argumenty, a na pewno takie przedstawimy. Ale to przedstawimy dopiero za tydzień. A dziś już państwu. Dziękujemy Łukasz Wardyn, Daniel Cielecki. Macie do zobaczenia.